Ta gra to wcale nie jest połączenie Wiedźmina 3 z Uncharted na PlayStation 3, tylko to jest gra, która jej tytuł brzmi... Dokładnie tak, gramy w Nioh. 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 Dobrze, ten tytuł się wymawia trochę inaczej, no ale... Coś ci pokażę, Bartek. Ale w języku polskim... Aż ładny rozplask zrobiłeś, kolego. A to jest bardzo fabulous. Zobacz. Fajnie. Ale to Dobra. Nie jest gra w robienie motek, tylko to, tak, jest, to jest gra... w robienie kuku i zaraz właśnie tutaj muszę sobie wsadzić jakąś broń do ręki i to kuku mogę właśnie robić. O co w tej grze chodzi? W tej grze chodzi o to, żeby przemierzać kolejne obszary, bo to nas podziela na takie właśnie obszary supełkowe, że przechodzimy z jednego do drugiego. Przypomina trochę właśnie serię Dark Souls. Tutaj znajdą coś dla siebie. Wow, co tu się wydarzyło? Modlę się. Okej, czyli to gra, która będzie zaakceptowana przez wielmoży nam panujących. Dużo modlitw i tak dalej. Trochę nawiązująca do takich tytułów jak Onimusza. No ale nam najbardziej przypominać będzie Dark Souls oczywiście, bo ta gra jest najbliżej nam. I ta gra jest na PS4. No nie widać tego do końca, ponieważ ta grafika jakoś no nie wygląda najfajniej. W każdym razie gramy w dostępną dla wszystkich betę, beta demo version, czyli też możecie sobie to zagrać, odpalić, jeżeli w momencie, kiedy to oglądacie, wciąż jest dostępna, ponieważ ten filmik raczej pójdzie co najmniej dzień po tym, jak to nagrywamy. Pewnie tak. Widzę, że już mam jakieś tutoriale, jak się bronić, więc pewnie zaraz dojdzie do jakiejś sieczki. No właśnie, o kurczę. Mam trzy różne stance, czyli takie najpierw postawy. Najpierw zalokuj na przeciwniku. R3, dużo klikania ogólnie. Muszę wyjąć broń, dobra, wyjąłem. Ale czemu ty masz drewniany miecz metalowy? No bo żeby miał jakieś szanse, tak? Jestem tak dobry w tą grę, że gra to wykrywa i dzięki temu mam tylko kija i muszę tym kijem sobie jakoś radzić. Może po prostu przegapiłeś moment, w którym możesz zebrać lepszy miecz. No i tak, i mogę właśnie blokować te ciosy, mogę unikać tych ciosów, mogę zmienić postawę, mogę na przykład atakować z dołu albo z góry. Okay. Walmy go z góry, zobaczmy, ała. Zobaczmy, jak to będzie nam pasowało. No mocniejsze ataki, wolniejsze. No i właśnie, w zależności od tego, jak przeciwnik trzyma swoją broń, no to możemy te postawy zmieniać. Czemu nie możesz zabrać miecza, który miał? To trochę bez sensu. No czekaj, może mogę. No nie mogę. Schowaj miecz. Schowam miecz jak prawdziwy samuraj. Ten drewniany kij. Ale nic to nie zmienia, dalej nie mogę zlutować tego. To jest jakieś coś po lewej, rzezimieszka. Podoba mi się przeszukiwanie. No dobra, 3 punkty złota. O, coś możesz zabrać, zobacz, masz jakieś... No, coś mogę zabrać, dobra, jakieś buty. Zobaczmy, czy to się, czy zmienia się w ogóle postać, jak zmieniamy... A nie masz ten możliwości? O, coś tam się zmieniło, a jeszcze buty masz. Kamizelka kuloodporna, jeszcze mam jakieś buty. Ale zobacz, wyświetla ci też wykrzyknik przy broni, więc... Mam jakąś nową broń, tak, zaraz zobaczmy. Jakaś nowa broń powinna być. Tak. Wszystko lepsze od kija drewnianego. Zobaczmy, jak to wygląda. Nasz Geralt jest już lepiej wyposażony. O, teraz sprawdzimy na takim miecz. Błyszczy, zobacz, w blasku księżyca. No tak, jestem teraz gotowy do większej sieczki. Zobaczmy, co mnie... O kurczę, zobacz, jak się odbija światło od... Tak, a tam jakieś coś latało tam za tobą. Coś tam, wejdź tam w lewo. Coś jest w ogóle do zebrania, to jest pierwsza rzecz. A w drugiej tam są po przeciwnicy. Tak, ale on mnie nie widzi, więc chyba mogę go jakoś... Możesz trzy kamienie zebrać. Mogę go jakoś od tylca tutaj zaatakować. Po cichu. O nie. Być może jakbym wyjął broń, to coś by z tego było, ale jest dwóch przeciwników, więc już jest trochę większe wyzwanie. To już jest Dark Souls. Ta inteligencja przeciwników. Zostawię może tą postawę, którą mam teraz. O, jeden ma topór, więc może być grubo. Myślę, że tutaj musisz unikać. Ale skoro ma topór, no to atakuje wolniej pewnie i mogę to jakoś wykorzystać. Zmień tego. Zmień postawę. Teraz będę spod... Pod... Prawym analogiem chyba się zmienia właśnie loka. Tak. Ale ja nie chcę, wiesz, bo ja trochę panikuję teraz. Dobrze. I zamieniam tę grę w slashera takiego typowego, mimo że zaraz padnę. Unik. Mam już zerową staminę, więc może być ciężko. O kurde, dobra, trzeba uważać w tej grze. Moja pierwsza śmierć. You died. I jakiś piesek się pojawił. Jakiś lisek bym powiedział, może nawet. Zobaczmy, gdzie jest punkt zapisu. O kurczę, dopiero tutaj. Ale mam chyba nową broń. Czyli tak, ekipunek mi się zachował. Tak, to samo co w Dark Souls. I tam możesz też odebrać swoją duszę. O kurczę, wiesz co, za chwilę. A to są...
te chyba. Po przeciwnikach. Tak jak mówię, ja nie mam dużej przeszłości z serią Dark Souls czy Bloodborne, więc ja to mogę się trochę gubić. Czy też tęczu oni muszą i tak dalej. Tak, no ja raczej unikam takich. Raczej grasz w Dotę i Lola. Nie, no w Lola nie gram. O rany, jestem słaby. Ale no przynajmniej pokazujemy, jak ta gra jest skomplikowana, w sensie dla kogoś, kto wcześniej nie grał w podobne tytuły. I jak bardzo trzeba uważać. No, ale ja spróbuję. Mam nadzieję, że te kapliczki są często rozsiane. Nie umiem grać na padzie, także będę grał. Pamiętaj, R1 zmieniasz postawy. Na przykład R1 kwadrat albo trójkąt. Atakujesz kwadratem. O. L1 blokujesz. A X odskakujesz. No, jest w tym jakiś potencjał. Bartek już naprawdę coś tam potrafi. No to jest fajne właśnie, bo nie dość, że masz punkty życia, to masz tu staminę, którą musisz zarządzać. Przeciwnicy też mają staminę, więc oni też się męczą od atakowania ciebie, więc wszystko to trzeba brać pod uwagę. Tam jeszcze już nie pójdziemy. Tam jest trudno, tak. Zobaczymy, co jest dalej. Ciekaw jestem, czy właśnie jest tak, że masz jedną wytyczoną ścieżkę, czy... Co się stanie, jak tutaj zrobimy? Uważaj. O kurde. Typ ma długą dzidę, więc musisz unikać ciosów. A tam. Ale widać, że maszowanie przycisków też ma swój... Jest za słaby. Też ma swój urok. Ma swój potencjał, zwłaszcza jak robimy szybkie ataki z dołu. A zmień teraz postawę, chyba że ta jest twoja ulubiona. Mogę zmienić, ale nie wiem, co mi to da. Czekaj, bo tutaj coś było właśnie, ten grę chciałem zobaczyć. Co tu się stanie, jak to zrobimy? Musimy się do jakiegoś innego świata. Aha, dobra. Przywołałeś jakiegoś zabójcę. Z kimś tam dziwnym walczę teraz. Ale ja nie chcę z nim walczyć. Mamo, co, chyba... Mamo, zabierz mnie stąd. To masz przerąbane. To wyglądało tak jakby... O, to było niezłe. Tak jakby inny gracz tam zmarł i po prostu... Tak, i można było walczyć z jakimś jego duchem, tak. Jakieś jego przedmioty, czy coś takiego. Albo się pokonała, jakieś... możliwe, nie wiem. Zaczyna być ciekawie. Spróbujemy jeszcze raz. Znaczy nie ma loadingów tutaj takich po śmierci, także jest to coś... Co tu wczytywasz, jak to widzisz, jak ta gra wygląda? Tutaj nie ma dużo wczytywania. No jednak się trochę wczytywało przy tym, przy rozpoczęciu zabawy. To pierwszy, ten lepszy. A widzisz? No dobrze blokował. Jego bloki nie robią nam żadnego wrażenia. Pamiętaj, że masz tą moc ki, którą możesz sobie naładować, wtedy masz pełną staminę. To się pewnie jeszcze jakoś przekłada na twoje ataki. Mocki klocki, tak zwane. Ale dobra. Tym razem nie odpaliłeś tego grobu. Nie. Teraz muszę wrócić chyba do swoich zwłok. Tak. Coś tutaj się dzieje, coś tu się wytwarza, coś tutaj dostałem. Pieseł się pojawił. A spróbuj go jakoś tak z przyczajki zaatakować. Może się da, tylko wyjmij broń. Kwadratem. No powiedzmy. Powiedzmy, że kwadratem. Tu jestem gruby, więc lepiej tam nie ten. Ach. To chyba najlepsza taktyka jest taka, żebyś wyeliminował szybko tego jednego gościa. Potem zostaje ci ten typ z toporem i jest trochę łatwiej. Mówisz, że tak. No. Kurczę, no ta gra nie wygląda za bardzo, ale gameplayowo może się nawet... Dla fanów myślę, że Dark Soulsów i takich trudniejszych gier. Jak czekacie na Bloodborne nowego albo Dark Soulsy, no to może być taki fajny przerywnik, podejrzewam. Takie coś tam takie znaleźliśmy. Pierwsze wrażenia. Tak, na pierwszy rzut oka jest to właśnie gra, która ma jakiś tam, czy to można zniszczyć? Zobacz, wszystko się działo w jednej lokacji, a my już nagrywamy to od paru ładnych minut. Ponieważ także... znaliśmy strasznie. No tak, ale widać, że to ma, wiesz, że w to można naprawdę długo grać i masterować. Skrzynia jest pusta. Masterować swoje umiejętności. Tutaj coś, tu właśnie jakieś przedmioty dziwne się wyświetlają i nie wiem, o co chodzi. To chyba jest... Sprawdzimy, o co chodzi. Ale widać, tam to była ksywa gracza. Być może to był jego ekwipunek, który miał wtedy, jak zginął. Teraz jakiś duch go broni? I albo walczymy z jego doppelgangerem, albo z przeciwnikiem, który go pokonał. Podejrzewam, że to może być klon właśnie innego gracza. Ale nie jestem pewien. Zaczynam staminę, wstawaj. Rozwal go i to będzie taki super akcent na zakończenie, naprawdę. Chciałbym, Tomku, ale myślę, że to nie jest... A może inna postawa, wiesz? Aj, to nie jest takie proste.
Dobra, pozostawiamy wam tą grę, tę grę na to, żebyście ją sobie sprawdzili. Jest na PS Store, a my tymczasem będziemy udawać, że umiemy grać w inne gry i recenzować je dla was. Tylko Dota. Tylko Overwatch.